Witajcie kochani, w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak przejść szybko z systemu szesnastkowego na dwójkowy i z dwójkowego na szesnastkowy. Zapraszam do oglądania filmu. W pierwszej kolejności musimy mieć jakąś liczbę. Dajmy na to, w pierwszej kolejności będziemy przechodzić z systemu szesnastkowego na binarny. Jak pamiętacie, system szesnastkowy jest systemem, gdzie mamy 15 cyfr, cyfry od 10 do 15 są literami A, B, C, D, E, F. No i przejdźmy od razu do jakiejś zamiany. Niech to będzie liczba zapisana w systemie szesnastkowym. No i dajmy na to, że niech to będzie liczba DD na przykład, tak? Czyli tutaj wykorzystamy te literki. Tylko momencik. Wstawię sobie tutaj grubość pióra, to jest D, liczba DD, tak? W jaki sposób przechodzimy, słuchajcie, na system binarny? Otóż do tego będzie nam potrzebna tutaj ta tabelka. W trzech kolumnach mamy tutaj system dziesiątkowy, heksadecymalny i binarny. No i po prostu szukamy naszych liczb w systemie cyfr w systemie szesnastkowym, czyli D odpowiada liczba w systemie dwójkowym 1101, czyli mamy tutaj z tej pierwszej cyfry mamy 1101. No i oczywiście z drugiej, ponieważ jest to samo, czyli mamy też 1, 1, 0, 1. Czyli liczba, możemy podsumować, że liczba DD zapisana w systemie szesnastkowym, tak, to jest liczba 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1. Po prostu tutaj każdej cyfrze odpowiada konkretna wartość liczbowa w systemie w systemie binarnym. Weźmy jeszcze jedną liczbę, na przykład niech to będzie, powiedzmy, załóżmy tam, powiedzmy, 1, 1, F, 4, 4, powiedzmy, A, tak? Taka liczba. No. Jak z nią postępujemy? Dokładnie tak samo. Zobaczcie, rozpisuję ją każdy znak osobno. 1, F, 4, A. No i zobaczcie, że jedynka, no to jest oczywiście 0, 0, 0, 1, tak? Czyli mamy tutaj 0, 0, 0, 1. F to jest oczywiście 4 jedynki, czyli raz, dwa, 3, 4, czwórka to jest 0, 1, 0, 0, czyli 0, 1, 0, 0, no i A to jest 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Te trzy jedynki, te trzy zera tutaj przy tej pierwszej cyfrze, no to oczywiście one nie są znaczące, mogę je pominąć, czyli mogę zapisać, że 1F4A, tak, to jest zapisane w systemie szesnastkowym, to jest oczywiście liczba 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Myślę, że jest to łatwe, po prostu każdą cyfrę w systemie szesnastkowym zamieniamy na system dwójkowy. Sytuacja podobna jest, jeśli chodzi o zamianę systemu dwójkowego na system szesnastkowy. Musimy mieć oczywiście liczbę w systemie dwójkowym, tak? Czyli weźmy sobie, załóżmy, będzie to liczba jakaś tam zapisana w systemie dwójkowym. Wymyślmy taką liczbę. Niech będzie to 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0,
1. No, zobaczmy, tutaj mamy, no niech będzie taka liczba zapisana w systemie dwójkowym. No to teraz słuchajcie, jak z nią postępujemy? No, bardzo podobnie, po prostu idąc od prawej do lewej, dzielimy ją na takie sekwencje po cztery znaki, czyli tak jakby cztery bity. I każdy bit zamieniamy, korzystając z tej tabelki, na system szesnastkowy. Czyli zobaczmy, 1, 0, 0, 1, czyli tutaj mamy 1, 0, 0, 1, to jest oczywiście dziewiątka, tak? Czyli to jest cyfra 9. 0, 1, 0, 1, to jest oczywiście piątka, tak? Czyli 5. No i 1 to jest oczywiście 1, tak? Czyli ta liczba to jest liczba 159, zapisana oczywiście w systemie szesnastkowym. No weźmy jeszcze jakąś liczbę inną. Załóżmy, niech to będzie 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, tak? Ale postępujemy podobnie, czyli mamy tutaj sekwencję czterech bitów, dzielimy sobie tą liczbę w ten sposób, tak? No i zamieniamy, zobaczcie, 1, 1, 0, 1 to jest D, tak? 0, 1, 0, 1 to już było, czyli to jest 5 i dwie jedynki to jest oczywiście liczba 3, czyli mamy 3, 5, D, tak? Czyli liczba w systemie dwójkowym 1, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, tak? Liczba w systemie dwójkowym to jest liczba 3, 5, D w systemie szesnastkowym, tak? To jest system szesnastkowy. Myślę, że słuchajcie, że jest to już w miarę jasne, także dziękuję za obejrzenie filmu i pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, cześć.